W dzisiejszym świecie, pełnym chaosu i niepewności, wielu z nas szuka wskazówek, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak radzić sobie z wyzwaniami i odnaleźć sens w codziennym życiu. Psycholog kliniczny Jordan Peterson, autor bestsellera 12 Rules for Life, przedstawia uniwersalne zasady, które mogą pomóc nam nie tylko zapanować nad codziennym bałaganem, ale także budować stabilne, satysfakcjonujące życie. Czy w prostych, ale mocnych radach można odnaleźć odpowiedź na nasze wewnętrzne dylematy? Zobacz, jak 11 z tych zasad może zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Pierwsze, wyprostuj się i ściągnij barki do tyłu. Prosta zmiana postawy fizycznej może wpłynąć na to, jak siebie postrzegasz. Spróbuj zwracać uwagę na swoje ciało każdego ranka. Stój przed lustrem, wyprostuj się i pomyśl, że jesteś gotów zmierzyć się z dniem. Taka postawa doda ci pewności siebie. Jeśli masz spotkanie, egzamin czy inne stresujące wydarzenie, zanim tam pójdziesz, zadbaj o to, by twoja postawa była otwarta i pewna. Badania pokazują, że nawet krótkotrwałe zmiany w postawie ciała mogą wpływać na poziom stresu i pewność siebie. Drugie, traktuj siebie tak, jakbyś był kimś, komu masz pomóc. Często sami sobie jesteśmy najgorszymi krytykami. Zacznij dzień, zadając sobie pytanie, co mogę zrobić, aby dziś o siebie zadbać. Może to być tak proste, jak przygotowanie zdrowego posiłku, zarezerwowanie czasu na odpoczynek lub powiedzenie nie zadaniom, które cię przeciążają. Zamiast ciągłego osądzania siebie, praktykuj wyrozumiałość tak, jakbyś doradzał bliskiej osobie, która potrzebuje wsparcia. Trzecie, przyjaźnij się z ludźmi, którzy chcą twojego dobra. Zrób przegląd swojego otoczenia, kto cię wspiera, a kto ciągnie w dół. To może być trudne, ale od czasu do czasu warto zastanowić się nad relacjami, które budujemy. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu stale krytykuje lub obniża twoje poczucie własnej wartości, może nadszedł czas na rozmowę lub przemyślenie, czy ta relacja jest zdrowa. Spróbuj również otworzyć się na nowe znajomości, szukaj osób, które inspirują cię do działania i wspierają twoje cele. Czwarte, porównuj siebie do tego, kim byłeś wczoraj, a nie z innymi dzisiaj. Zamiast porównywać się z osobami, które mają inne życie, talenty czy zasoby, zacznij prowadzić dziennik codziennych małych sukcesów. Zapisuj nawet najmniejsze kroki do przodu, na przykład, że dziś udało ci się przeczytać kilka stron książki, zdrowo się odżywiać lub unikać prokrastynacji. Skupienie się na swoim rozwoju daje motywację, ponieważ widzisz, jak z dnia na dzień stajesz się lepszą wersją siebie. Piąte, nie pozwalaj swoim dzieciom robić niczego, co sprawia, że przestajesz je lubić. Rodzice często unikają dyscyplinowania dzieci, aby ich nie urazić, ale Peterson zwraca uwagę, że brak wyznaczania granic może prowadzić do długofalowych problemów. Jeśli twoje dziecko ma trudności z przestrzeganiem zasad, spróbuj ustalić jasne, ale życzliwe granice. Pamiętaj, że konsekwencje uczą, jak funkcjonować w społeczeństwie. Przykładem może być ustalenie konkretnej godziny snu lub regularne zadania domowe, to zasady, które kształtują odpowiedzialność. Szóste, najpierw napraw swój dom, zanim zaczniesz krytykować świat. W życiu łatwo jest krytykować innych, ale ważne jest, aby zacząć od siebie. Przemyśl, co w twoim otoczeniu wymaga poprawy. Może to być sprzątnięcie pokoju, uporządkowanie biurka czy uporanie się z zaległymi zadaniami. Im bardziej uporządkowane jest twoje osobiste środowisko, tym łatwiej będzie ci radzić sobie z większymi wyzwaniami na zewnątrz. Zrób listę rzeczy, które odkładałeś na później, i zacznij działać krok po kroku. Siódme, dąż do tego, co ma znaczenie, a nie co jest wygodne. Zamiast unikać trudnych wyzwań, spróbuj każdego dnia zrobić choć jedną rzecz, która jest trudna, ale ważna. Może to być praca nad projektem, ćwiczenia fizyczne lub rozmowa, którą odkładałeś. Dążenie do ważnych celów wymaga dyscypliny, ale długoterminowo przynosi głębsze poczucie spełnienia. Na przykład, jeśli twoim celem jest poprawa kondycji, zamiast wybrać łatwiejszą opcję i zostać w domu, idź na spacer lub trening. Ósmych, mów prawdę lub przynajmniej nie kłam. Warto zastanowić się, jak często w codziennym życiu naginamy prawdę, żeby uniknąć konfliktów lub problemów. Zacznij praktykować mówienie prawdy, nawet w trudnych sytuacjach.
Jeśli nie możesz od razu powiedzieć wszystkiego, nie fałszuj rzeczywistości, zamiast tego bądź szczery na tyle, na ile możesz. Z czasem odkryjesz, że życie staje się prostsze, gdy unikasz gier i udawania. 9. Przyjmij założenie, że rozmówca wie coś, czego ty nie wiesz. Podczas rozmowy z kimś spróbuj bardziej słuchać niż mówić. Zamiast przejmować się wyrażaniem swoich opinii, żądawaj pytania, które mogą pomóc ci dowiedzieć się czegoś nowego. Może być to nieoczekiwana wiedza na temat pracy, relacji lub życia codziennego, której nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę. Każda osoba, którą spotykasz, może cię czegoś nauczyć, jeśli dasz sobie szansę na słuchanie. 10. Wyrażaj się precyzyjnie. Zadbaj o jasność w komunikacji, zarówno z innymi, jak i z samym sobą. Jeśli masz problem, spróbuj go dokładnie nazwać i określić, co dokładnie sprawia ci trudność. Im bardziej precyzyjnie formułujesz myśli, tym łatwiej będzie ci znaleźć rozwiązanie. Na przykład, zamiast mówić "jestem zestresowany", spróbuj rozpoznać, co dokładnie cię stresuje, "martwię się o termin w pracy" lub "mam za dużo obowiązków w domu". 11. Nie przeszkadzaj dzieciom, kiedy zjeżdżają z górki na sankach. Daj sobie i innym przestrzeń na popełnianie błędów i naukę na własnych doświadczeniach. Czasami nadmierna ochrona może hamować rozwój i samodzielność. Jeśli twoje dziecko chce wypróbować coś nowego, co nie niesie poważnego zagrożenia, pozwól mu działać. To samo dotyczy ciebie, pozwól sobie podejmować ryzyko, odkrywać nowe możliwości, nawet jeśli czasem upadniesz. Podsumowując, te zasady Jordana Petersona mogą nie tylko pomóc zapanować nad chaosem, ale także skierować nas ku bardziej świadomemu, spełnionemu życiu. Zastosuj te kroki w praktyce, a zobaczysz, jak twoje życie stopniowo zacznie się zmieniać na lepsze. Kiedy zrozumiesz, że małe zmiany prowadzą do wielkich rezultatów, przekonasz się, że masz moc kreowania własnej przyszłości. Podsumowując, te zasady Jordana Petersona mogą nie tylko pomóc zapanować nad chaosem, ale także skierować nas ku bardziej świadomemu, spełnionemu życiu. Zastosuj te kroki w praktyce, a zobaczysz, jak twoje życie stopniowo zacznie się zmieniać na lepsze. Kiedy zrozumiesz, że małe zmiany prowadzą do wielkich rezultatów, przekonasz się, że masz moc kreowania własnej przyszłości.